Darek, gdzie ty siedzisz? Co ci powiedziałem? Wyskakuj stamtąd. Wyskakuj z tej piaskownicy. Przecież tam koty sikają, psy. Byś miał parchatą gębę jak rodzina matki. Wyskakuj stamtąd. Chodź tam i zasuwaj na drabinkę. Na drabinkę zasuwaj. Przepraszam, najmocniej nie zauważyłem pana, bo pan tak wyrósł nagle jak taki żółty bambus. Dzień dobry. Guda! Des Spelten Mag! Przepraszam, pan coś do mnie powiedział? Nie. Do siebie powiedziałem. Po holendersku. O matko, dobrze, bo już się przestraszyłem, że mnie szatan wzywa. Strasznie podobne języki. Bo ja jestem, wie pan, pół Holendrem. A pan? Ja jestem normalny. O! Ale jakby co, to mam szwagra pół debila. Także mogę go zawołać, to sobie pogadacie po swojemu. A, chyba że gazeta. O, a propos takich połówek, to w Warszawie jest syrenka warszawska, nie? To jest pół kobieta, pół ryba. Także ani to zjeść, ani... A przepraszam, a można wiedzieć, co pan powiedział po holendersku? Powiedziałem, że ten Spielplatz, ten plac zabaw. O, a no. To syf. Tak. Dlaczego? Drabinka, huśtawka, dwie zjeżdżalnie. To ma być Spielplatz. Jeszcze piaskownica. O, już tego syfu nawet nie liczę. Tak, tak. Znaczy, ja też go nie liczę, tylko mówię, że jest. Żeby pan miał pełny obraz tej syficy. Markus, niczego nie dotykaj, bo się czymś zarazisz. Stój nieruchomo i się baw. Słyszałeś? Ty tak samo, Darek. Darkus! W Holandii, proszę pana, to by to stało wszystkiego trzy razy tyle i trzy razy większe. Tak. I do tego, proszę pana, bezpieczne. Tak. Nie to, co tutaj. Tutaj nie. Tylko patrzysz, coś się urwie, gnojowi łeb rozwali. Darkus, a spróbuj sobie łeb urwać, to ci go rozwalę jeszcze. Gnoju. Gnojusie. A tu się nie czeka, proszę pana, na karetkę tyle, co w Holandii. Tak. Dwie minuty. Tylko pół dnia, proszę pana. To już od razu lepiej wezwać Ligwagen. Czyli co? Karawan. Darkus, w ogóle zejdź z tej drabinki, odejdź stamtąd. Ja nie będę pół dnia czekał na Ligwagen dla ciebie. Nie mam co robić, tylko czekać, jeździć całą karawanami po mieście. Coś przynieść? No jeszcze nie ma gdzie siedzieć, no ani jednej ławki. Syf. Syf. Nie to, co w Holandii. Oj, nie to. Czy ja nigdy nie byłem tam w Holandii, ale sobie potrafię wyobrazić, co tam się musi dziać. Prawdopodobnie w Holandii to by tu było tyle ławek, żeby nie było gdzie stanąć. Bo w Holandii jest tyle ławek, że jak człowiek siedzi, idzie, to nie idzie, tylko się przesiada. A przepraszam, a można wiedzieć, co pan... Znaczy, czemu zawdzięczamy pana wizytę tutaj, w tej naszej syfici? Odwiedzam syna z pierwszego. Chuj, Lewik! Przepraszam, no, nie widziałem, że aż taka tragedia. Jak jest po polsku, jak człowiek wychodzi za człowieka? Spalony. Małżeństwo! Małżeństwo. Matko, jedyna, język sobie można połamać. Wie pan, mnie to już niektóre polskie słowa powyleciały z głowy. Długo pan mieszka w Holandii? Pół roku! To i tak pan dużo pozapamiętywał. Ja się... Dobry pan jest z polskiego. Ja się 5 lat biologii uczyłem, nic nie pamiętam. A propos tego... Chuj, Lewik!
chusty. Ale ja czytałem u nas w gazecie, bo my też mamy gazety, tylko takie syfowe, nie to co ta. To widać, że jak się kanapkę zawinie, to po roku jest świeża. To ja czytałem u nas, że w Holandii to się faceci mogą żenić. Znaczy u nas też się mogą żenić, tylko tam jest większy wybór płci. Mało tego, jeszcze mogą dziecko adoptować. Nie. Tak? Matko jedyna, gdzie my żyjemy? 100 lat za murzynami. Panie, u nas jak dwóch facetów prowadzi wózek, to na 100 złomiarze. Człowiek chce podejść do wózka, dziecko pogłaskać, patrzy, a tam szyna. Takie mamy cywilizacyjne opóźnienie. Panie, nawet pigułkę mamy dzień po. Dzień, ale po. Nie może być punktualnie. W Holandii, proszę pana, jest wszystko. Narkotyki, aborcja, eutanazja. Boże, ale dobrobyt? Wszystkiego by człowiek spróbował. Żeby tylko życia starczyło. I jeszcze te ławki wszędzie, wszystko na siedzące, jaka to wygoda. Człowiek po śmierci nie powinien iść do nieba, tylko do Holandii. No dobra, a co pan robi w tej Holandii? Slopen kippen in de kou. I jeszcze to. Ale pan się ustawił. Slopen kippen in de kou. To mój szwagier to przepompowuje. Ale w Holandii to na pewno zupełnie co innego. To są jakieś bursztyny albo telewizory plazmowe. A można wiedzieć, no, na czym to zajęcie polega? Wiadomo, że pan siedzi na ławce, tak? Bo to taka holenderska norma, ale... No, z rękami co pan robi, o. Ćwiartuję kurczaki w chłodni. Ale w Holandii to jest zupełnie inna miara, tak? Tego nie można porównywać jeden do jednego. Ćwiartować kurczaki w Holandii to u nas, jak nie wiem, pilotować Boeinga. A tak między nami, to co? Też pan się musi narobić. No gdzie pana, w Holandii są takie maszyny, że te kurczaki to się praktycznie same ćwiartują. Ale oczywiście, że tak. Aż dziwne, że się już nie rodzą poćwiartowane. Ale jak znam Holendrów, to jest kwestia roku dwóch. A w takiej chłodni to... Zimno, nie? No gdzie tam, Holandia. W Holandii, proszę pana, są takie chłodnie, że się jeszcze można zgrzać. O, i to rozumiem. I to jest chłodnia. Po co lecieć do ciepłych krajów na wakacje, jak można się wygrzać w holenderskiej chłodni? Jezus Maria, gdzie my żyjemy? Co? Widzi pan? Co? Widzi pan? I religia, proszę pana, jest w Holandii bardziej na poziomie. W Holandii, proszę pana, w co drugim kościele jest restauracja. Nie. Tak. XXI wiek. Nie to, co u nas, panie. Średniowiecze. W każdym kościele kościół. Jak idzie do kościoła głodny, wychodzi jeszcze głodniejszy. Nic tam nie ma do jedzenia, panie, nic. Opłatek. To po jednym dają skurczy, syny. A to jest taka czynnica, że widać, co jest po drugiej stronie. Weź tym się najedz. Wie pan, co jest najgorsze? Obsługa. Jak nie uklękniesz, to ci nie dadzą. Panie, do picia w kościele nic nie ma. Woda, takiej pół miski w tym przedpokoju przyklejone do ściany, ani łyżki, ani garnuszka, nic. Człowiek jak krowa z koryta pije. A co jest najlepsze? Za barem stoi barman, sobie pije wino. I tylko te kelnerki z boku na czarno patrzą, żeby nie dopił, żeby zostawił, żeby nie dopił. Ale nie, 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 nie. Ten skurczyzyn zawsze do końca wypije, szmatą do swojego wytrze, na koniec do sejfu, ciach, na klucz, takiego wała. Ja pan, no? Tak sobie tu rozmawiamy, widzę, że się rozumiemy, to pan taką jeszcze jedną ciekawostkę powiem, proszę pana, w Holandii. Ludzie do kościoła nie chodzą. W domu gotują. Też tak wolę.
a złodziej jest mniej, a to proszę, złodziej na złodzieju, proszę pana. Złodziej na złodzieju. Jeszcze się rozmnażają. Wczoraj w parku widziałem złodzieja na złodziejce. Pół godziny się okradali. O, o, o. Co? Pan patrzy. Gdzie? Pan patrzy na tego gnoja tam. O ty gnoju. Już nowy złodziej rośnie. Jak znajdę jakiegoś kemulca, jak go pizdę. Siedź tam gnoju, czekaj tam. Ja ci dam tatę gnoju, ja ci dam... Darek? Darek? Nie! Darkus? Przecież to jest mój ten, Darkus Gnojus. Profesor Litgielibyt. Dobrze, tak sobie właśnie słucham, co pan mówi, no to ciekawe wszystko, ale tak sobie myślę, nie wiem, może głupi jestem, może inaczej niż pan, ja jestem cały debil. Ale tak sobie myślę, no nie wiem, w sumie tak na dobrą sprawę, jak panu się w całej tej syfilisie nie podoba, no to... To co pan tu jeszcze robi? No to zabieraj tego Markusa i spieprzaj! Stąd się ożyj z kurczakiem! Markus! Będzie mnie tutaj od złodziei wyzywał, kurde. Niby takie wielkie paniczka w portfelu, o, raptem 10 euro. To jest dopiero syf!